Witam wszystkich. Dziś mamy paczkę od przyjaciela, który robi pochewki skórzane do noży oraz inne skórzane gadżety, torby, kapele i tak dalej. Teraz wam pokażę, jak zrobił cztery pochwy. Bardzo ładnie. Zobaczymy, co z tego wyszło. Sorry. Nie mam statywu żadnego, więc sobie trzeba jakoś radzić. Momencik. Tak będzie lepiej. Numer 1. Proszę bardzo. Bardzo solidna, gruba skóra, sztywna. Pięknie to wygląda. Danglerek. Nożyk taki. Nie będziemy teraz noża opisywać. Bardziej mi zależało na pochwie. Super. Tutaj taka dulka na krzesiwo o średnicy 8 mm. Piękna robota. To jest z litego mosiądzu, nie jakieś pozłacane, tylko to jest wszystko mosiądz. Prawdziwy. Nóż się trzyma dosyć ciasno. O to mi właśnie chodziło. Nie wypadnie na pewno. Muszę mocniej wyciągnąć. Proszę bardzo. Super. Nożyk numer 2. Tym razem ciemna skóra, ciemny brąz, też dulka na krzesiwo 8 mm. Bardzo ładne. Ręczne szycie wszystko. Tutaj też ręcznie, pięknie. Nożyk też dosyć ciasno wchodzi. No, nożyki zrecenzujemy później w innym filmie. Super. Też nie wypada. To można sobie rozkręcić, jak widać, jakby ktoś chciał używać tylko na tym, na pasku. To można to rozkręcić i wyjąć. Nie musi to być. Piękna, gruba skóra, naprawdę. Jakość jest super. Dobra, następny model. To jest mniejszy.
większy nożyk, dulka 6 mm, też skóra brązowa. Bardzo gruba, sztywna. Nożyk też w ciasno wchodzi. Nożyk taki. To z takimi czerwonymi przekładkami. Super wchodzi. Bardzo jestem zadowolony z tego, że to ciasno wchodzi. Nie wypadnie nam nożyk. Tu wypolerowane kanty. Super. No, klasa. Następny nożyk. Następna podkła. Historia znowu jest taka, że kupiłem ten nóż od twórcy, który sprzedawał go razem z pochwą. Podejrzewam, że tą pochwę zamawiał, podając tylko wymiar noża, bo ona była za luźna. Wcześniej nóż po prostu wypadał z tej pochwy, więc zawiozłem go, tą pochwę razem z nożem, tym razem do człowieka, który robi te pochwy. I rozwiązał ten problem w ten sposób, że tutaj dołożył, znaczy wymienił z tego, co widzę, chyba całą nić. I dołożył tutaj takie szycie, co spowodowało, że to się ścisnęło. Teraz nóż wchodzi ciasno. Także trzyma się. Wcześniej to w ogóle nawet nie było mowy. Przesuwało się, wypadało. Teraz już jest dużo, dużo lepiej. Nóż trochę brudny, ale to później go wytrzemy. I wchodzi ciasno. Także tak to wygląda. To z Krzysiwkiem. Także to było naprawiane, to nie było od nowa robione, także. I tak jak widać, skóra super, super jakości. Bardzo polecam. Jeżeli ktoś potrzebuje taką dobrej jakości pochwy, nie z jakichś cienkich skór, w bardzo przystępnej cenie, to po prostu napiszcie w komentarzu, udostępnię Wam kontakt do człowieka. Bardzo miły młody człowiek. Bardzo szybko te pochwy praktycznie zostały zrobione w kilka dni. Wszystkie naraz. 2-3 dni, także myślę, że to nie trzeba długo czekać. Można wysłać do niego nóż pocztą albo kurierem i takie piękne pochewki robi. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy.